W tym odcinku powiemy o nudzie w pracy, a właściwie co zrobić, żeby ją pokonać. Zaczynamy. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek, który razem z Piotrem nigdy się nie nudzi. Nigdy. Boring. Okej, te odcinki już takie nudne. Uczyńmy je weselszym. Właśnie o to chodzi, żeby te nudne odcinki uczynić weselszymi. Jeszcze raz. Nie myślałeś, żeby reżyserować Netflixy? Kurde, dobry jesteś, te klocki. Skurczybyk, no. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. Jak wiecie, codziennie stukamy się filiżankami, aby zainspirować was do tego, aby ten dzień był lepszy od poprzedniego. Nie stukam się. Próbowałem do ekranika wycelować. A nasze? Pelice, głosy i gibkie ciała pokazują, że wszystkie tipy michaszkowe to działa. I Piotrowe anegdoty. Działa. Wiesz o tym, że jesteś mistrzem przykładów życiowych? Nie. To sobie przeczytaj. Ale kolejna rzecz. Czy mógłbyś, Michaszku, dać mi kolejną rzecz na piśmie? Nie wiem, czy nie... Nie wiem, czy nie wyposażę się w segregator. O, bardzo proszę. Ja to mam taki skromny talent, że potrafię trudne wiadomości przekazać w prosty sposób. A ty masz taki talent, no, że potrafisz skomentować to, co wypowiem, w sposób życiowy, praktyczny i do tego zabawny. Jesteś, siunieczku, nasza miłość kwitnie. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym... Spróbuję znaleźć taką harfę, a jemu taki... No my się tutaj dobrze bawimy. Chmurkę. Bo z pasji wynika radość. Z pasji. Czasem można powiedzieć, że się wypalamy. Nie my. Raczej się spalamy. Dokładnie. Tak? Ale są ludzie, którzy się wypalają nawet w swojej pasji. Czyli wkracza się, wdaje się trochę nuda w ich rutynę. Może dotyczy kogoś z was. Nie? Może to dotyczyć to kogoś z was. I ten odcinek ma wam pomóc pokonać te codzienne, nudne czynności i stworzyć z nich zabawę. Uwaga. Tak. Zamieniam się w ucho. Jak sprawić, aby praca, którą codziennie wykonujemy, była bardziej interesująca, żeby pokonać nudę? Zobacz, co się dzieje, kiedy masz robić codziennie to samo. Popadasz w pewne rozproszenia. Znaczy, tobie się to trudno wyobraża, no nie? Ale wyobraź sobie, że jesteś baristą. Jesteś baristą i codziennie serwujesz te same kawę dla tych samych ludzi. W ten sam sposób. Tak. I już ci się to wylewa wszędzie, no nie? Tak. Więc przychodzi klient, a ty już scrollujesz social media, on przychodzi, już chwilę, skończę sobie, tak, co podać, kawę. Ale odgłos identyko. Och, pościeram. No, chodzi o to, że... Skuba nie umie naśladować spieniarkę i dzbanek do czepania kawy. No nie mogę, dobrze? I chodzi o to, żebyś zrobił ze swojego nudnego zadania coś fun. Jeżeli mamy fun, to mamy mniejszą frustrację, tak, mniej rozproszeń, więc nie patrzysz na to social media, zanim przyjdzie klient, tylko już czekasz, aż przyjdzie. Przychodzi mi przed... gotowy, aż podejdzie do biura. Co podać? O to chodzi, no nie? Ale słuchaj, bo jak o zaraz mówiłeś, powiem, jak to zrobić. Czekaj, dojdziemy do tego, bo wiesz, co mi się skojarzyło? Espresso we włoskiej kawiarence. Kojarzysz? Tam goście, może to też zależy od mentalności, ale ci zawodnicy, on tam, wiesz, podchodzi do ekspresu, filiżankę jak wyciąga, to jeszcze się mu zakręci, ten odbija. Oni się gadają między sobą. Tak, rozumiesz, wirtuozi. Że... Tak, że stary... I on to ma tak opykane, że on patrzy na ciebie, coś się tam zapyta, cię, komis, daj Pietro, coś tam, wszystko mu lata. Czy widać, że gość, rozumiesz, ciało cieszy, pamięta wszystkie tym, ruchy, a głowa cały czas się cieszy. Dokładnie. I zmielone. No. I to jest bardzo ważny składnik. On jest w tym ekspertem, tak, bo należy zagłębić się w zadanie, aby odkryć nowe informacje, perspektywy, wyzwania w obecnej sytuacji. Czyli jeżeli jesteś tym baristą i się nudzisz i zrobisz zawsze to wedle instrukcji, tak, trzaśnij tą instrukcję, spal ją po prostu. Gdzieś tam, no nie? Tak. To da ci poczucie nowości i ekscytacji, wziął większą koncentrację i zaangażowanie. Czyli kup sobie kurs u najlepszego baristy na świecie, tak, i spróbuj tak przyrządzać filiżanką i nią tak żonglować na palcu, że przychodzi klient, a ty tak
A on mówi, mogę 4 kostki cukru? Tak. No nie? Tak. Chyba czyli pierwszy... Wypieprzyliśmy się z wątku. Pierwszy czynnik, zagłębić się, czyli dive deep. Jak mówią Amerykanie, dive deeper, zanurkuj głębiej. Mhm. Czyli chodzisz właśnie tak jak ten wirtuos, no nie? Druga rzecz to grywalizacja. Czyli stwórz wyzwanie dla samego siebie. Mhm. Przychodzą klienci, mówią, co dla ciebie, 10 zamówień, okej, jedziesz. Tak po prostu, żeby pokonać samego siebie, no nie? Ale Leśneczko to... i... Rewelacja. Dodatkowa korzyść z tego, że jak szef zobaczy, co ty wyprawiasz, to cię awansuje. Ja bym awansował. Wow. Nie tylko awansuje, ale awansuje. Tyle. Zastanówcie się, na przykład, jeżeli jesteście bibliotekarką, nie? I nudzisz się, bo przychodzą nudni klienci, te same dzieci, no to i musisz... Aż cały czas Sienkiewicz. A się postrzykło coś tutaj. Tego. Spróbuj głową uwagi, no żeby więc się możesz poćwiczyć się w obsłudze klienta, no nie? Że chcesz być najlepszym obsługiwaczem biblioteki i chcesz, żeby ich dzień był lepszy od poprzedniego, zanim przyszli do ciebie. Więc przychodzisz i udajesz, że ich nie widzisz, nie? Oni chodzą. Dzień dobry, dzieci, jest ból Erwin. A ty... Nie, może nie tak, ale jakoś tak, że... Dokładnie, no wiesz, podnosisz tak... wzrok, mówisz tak. Dzieci z ból Erwin, a wczoraj Pucio. Jaki progres, kolego! Nie, właśnie, muszę tu śmiechem widzieć. A witam cię, Marcinku, zapraszam. Pewnie też dzieci z ból Erwin, wyczytałem to w twoich oczach, nie? Tak. Żeby on czuł, kurczę, jaki jest zaangażowany w fajny gość, że żarcika mi powie, słucharka. Da mi też słucharka. Nie? Chociaż w każdym zawodzie możecie zrobić coś ekstra poprzez zagłębienie się i stworzenie grywalizacji w tym. Nie? Nawet samym sobą, no nie? Robić sobie challenge, podnosić sobie... Tak. U nas to świetnie widać w magazynie, w logistyce RTCK, zespół Pipersów, jak oni się prześcigają w pakowaniu paczek. Gdybyście to widzieli, co się dzieje... Wysłałem dzisiaj 1354 paczki, a ty? No nie? No. Więc poszukajmy dzisiaj, już schodząc troszeczkę z tych emocji. Nie mogę nadążyć z Poszukajmy dzisiaj tej radości, takiej ekscytacji, żebyście... Specjalnie robimy tutaj trochę hyper odcinek, żebyście zobaczyli, że wasze codzienne, nudne życie, nie wszystkich, ale być może niektórych, może być właśnie takie pełne ekscytacji, jeżeli potraktujecie je na nowo. Poszukacie tych wyzwań, gdziekolwiek jesteście, w czymkolwiek, jakimkolwiek zawodzie. Mhm. Sprzedajesz brokuły? Zacznij żonglować w sklepie tymi brokułami. No. Nie mogę po prostu na... No nie, no tak. Dajcie znać w komentarzu, jaki zawód wykonujecie i poszukajmy wzajemnie sobie różnych grywalizacji do tych zawodów. Czym nudniejszy, tym lepiej. W tym odcinku czym nudniejszy, tym lepiej. Do zobaczenia już jutro. Cześć. Mogę pierdyknąć trochę, nie? Co? Mogę pierdyknąć trochę. Wyciszymy. Prze? Bardzo proszę, pani Mariolku, włączyć kamerkę. Dziękuję. O, kurczę, dobra. Dobry wstęp, czy coś? Dobry, bardzo dobry. Nie. Teraz? Już były. A, były. Nie kapnąłem się.